Przepracowaliśmy 2 tygodnie, zagraliśmy sparring, trener nam pokazał nasze mocne strony, nasze słabe strony i uważam, z Legią zagraliśmy przyzwoite spotkanie. Szkoda, że żadnej korzyści z tego nie ma, no ale jeżeli mamy szukać pozytywów, to szukajmy w tym. Cały sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy zawsze w meczach uwydatniali tylko te mocne strony i tak mi się wydaje, że będzie w najbliższych meczach pod wodzą trenera Latala. Myślę, że cała szatnia głęboko w to wierzy, że pomożemy sobie nawzajem, bo wynik jest uzależniony nie tylko od trenera, ale przede wszystkim od wykonawców na boisku. Trener może mieć założenia taktyczne, plan na mecz, ale jeżeli my tego nie będziemy dobrze realizować, to nic z tego nie będzie. Ale myślę, że w zespole jest duża wiara w trenera Latala i w jego pracę, także już te pierwsze 2 tygodnie w treningu to pokazały mi się, że z każdym meczem i z każdym treningiem będzie jeszcze lepiej. Operacja Śląsk-Wrocław już zaawansowana? No tak, za 2 dni gramy. Bardzo ważny mecz. Śląsk nie wygrał jeszcze spotkania, my wygraliśmy tylko jedno. Nie jest to dla nas łatwy moment, ale liczę na to, że będziemy zwycięskim zespołem w sobotę. Wracacie czegoś do myślami tej konfrontacji pierwszej z Wrocławia? To dawno było i nie ma co rozpamiętywać. Teraz jest kolejny mecz. My jesteśmy w innym miejscu, Śląsk jest w innym miejscu, także tylko trzeba się na tym skupić, żeby zagrać dobrze i wygrać spotkanie. Z racji kończących się już meczów w rundzie zasadniczej czuć coraz bardziej napiętą atmosferę? Na pewno jest atmosfera bardzo napięta, ścisk w tabeli jest bardzo duży, każdy walczy o to, żeby nie znaleźć się w tej dolnej części. Także na pewno jest to odczuwalne, no ale poradzimy sobie z tym, poradziliśmy sobie w zeszłym sezonie, poradzimy i teraz. W tym sezonie zasadniczym jest podział punktów i praktycznie na dzień dzisiejszy tych różnic punktowych nie ma w ogóle. Można powiedzieć, że jeżeli na dzień dzisiejszy podzieliłoby się tą tabelę tak, to będzie za kilka kolejek, to zacznie się taki mini sezon składający się z kilku spotkań, które jednym zespołom pozwolą zdobyć Mistrzostwo Polski, a innym z tej dolnej połówki wszystkie będą, jak to się mówi kolokwialnie, zamieszane w walkę o utrzymanie. Także my na pewno zdajemy sobie z tego sprawę. Nikt tutaj nie jest zadowolony z wyników, jakie osiągamy. Chcemy grać lepiej, skuteczniej. Chcemy, żeby Piast się piął w górę tabeli. No na razie nie jest to nam dane, ale myślę, że jesteśmy pełni wiary, że w najbliższych meczach to się zmieni.